Siemanko, z tej strony Zenek z kanału Kuba Buchajczyk. Dzisiaj mam w planach troszeczkę remontu, grabiarki remontu. Będę wymieniał tylko zęby, będę ją smarował i takie, można powiedzieć, przedsezonowe prace. Ale zanim zacznę, na początku chcę Wam pokazać, że już na naszym podwórku zrobiło się trochę zielono. Presa jest gotowa, za chwilę też o niej opowiem, co tam wymienialiśmy. Do John Deere'a już jest podpięta jedna z kosiarek. No i tu oczywiście R-ka już też jest podpięta z kosiarkami, więc można powiedzieć, dzieje się u nas. No i co więcej, zetor z przetrząsaczem też już jest. Pierwsze testy maszyn były już robione. Także zanim wezmę się za remont grabiarki, opowiem Wam pokrótce, co tam udało nam się zrobić i wymienić w presie. Także presę, moi drodzy, mamy już praktycznie gotową. Co robiliśmy? No tak jak mówiłem, wymienialiśmy trzymaki, czyli łączenia pasów, czyli te tak zwane druciki, które po sezonie, no niestety, ale trzeba wymienić. Tutaj brat Tomek się aktualnie troszeczkę z nimi męczy, bo już co niektóre się powyrabiały i ciężko je wybić. Dlatego jakbyśmy przetrzymali jeszcze sezon, no to podejrzewam, że znów byłaby bolączka, jeżeli chodzi o wymianę. No poza tym ponapinaliśmy łańcuchy, poskracaliśmy przede wszystkim, bo już się powyciągały po sezonie. Też tutaj Łukasz troszeczkę kombinował, jeżeli chodzi o czujniki od klapy, bo gdzieś tam te czujniki się już rozregulowały, podawały kiepski sygnał, czyli ślepy sygnał, jeżeli chodzi o komputer, i powodowało to błędy. Poza tym tradycyjnie, jak co roku, oszczymy noże, czyli trzeba było je wymienić, wyciągnąć, naostrzyć, no i założyliśmy je po prostu ponownie. No i po podbieraku jeszcze zostały powymieniane palce, czyli zęby, jak zwał, tak zwał, bo też się zaczęły pękać, więc po tylu latach użytkowania w presie trzeba było to zrobić. No i jeszcze w 6430 został wymieniony zaworek, który odpowiada za dawkowanie i powrót paliwa do całego układu paliwa. On padł tak naprawdę w 6330, ale nie mieliśmy czasu, żeby w tym momencie czekać na nowy, więc przełożyliśmy z 64, bo 63 aktualnie pryskał i potrzebował ten zaworek mieć praktycznie na cito. Więc 64 tam troszeczkę jeździł, ale teraz przed sezonem zamówiliśmy nie oryginał, ale zamówiliśmy po prostu zamiennik o bardzo dużą różnicę w cenie. Tutaj już nie będę zdradzał tych tajemnic handlowych, ale to naprawdę było dużo. No i oczywiście jest nowy i ciągnik pracuje praktycznie jak nowy. Ogólnie rzecz biorąc, przy grabiarce mam trochę roboty. No ponieważ palce, zęby, jak zwał, tak zwał, już uległy lekkiemu, można powiedzieć, wyczerpaniu, czyli poddały się jako zmęczenie materiału. No i tu mamy jeden z efektów, ten ząb pęk. Dlaczego jest to tak prymitywnie owinięte taśmą? No z racji tego, że żeby dobrać się do tego zęba, trzeba odkręcić wszystkie te trzy pozostałe. Więc jak to w polu, często nie ma czasu, a ten ząb będzie po prostu tu latał. Zresztą zaraz go postaram się obciąć z tej folii, to Wam pokażę, jak on się zachowuje, kiedy jest pęknięty. Więc w tym momencie on, jak się całe ramię obraca, lata i w rezultacie może uderzyć tam o wałek. Raz miałem taką sytuację, w której dosłownie to była chwila, bo uderza po obudowę. Obudowę zresztą Wam pokażę, nie wiem, czy to było na tej karuzeli, chyba tak. Wcisnął się po prostu w te gumy, poszarpał, zdjął ją, potem jeszcze jeden obrót, wpadł tam w krzyżak, no i w rezultacie po prostu zablokował mi całą maszynę. No na szczęście zadziałał bezpiecznik i nic się nie stało i też w porę zareagowałem. No więc po prostu, żeby nie tracąc czasu na wykręcanie wszystkich zębów, często je owijam tak folią i kiedy mam czas, to je po prostu wymieniam. No chyba że jest po prostu ząb jako drugi czy pierwszy, no to wtedy bez problemu sobie w polu jestem w stanie go wykręcić, ale nie będę się po prostu męczył i tracił ileś tam czasu, żeby się zagłębiać na te zęby. Teraz jest chwila przed sezonem, no więc po prostu biorę się za to i wymieniam wszystkie zęby. Także jest troszeczkę zabawy, tu trzeba specjalnie podejść kluczem, żeby się z tym pobawić. Teraz sobie kamerę zdałem z boku, pokażę Wam cały proces udręki wykręcania tego dziadostwa w samaszu. Trzeba się troszeczkę namęczyć. Jest to głupi wymysł, bo można byłoby to trochę inaczej rozwiązać.
tą sprężynę zrobić jakąś nakładkową i tylko docisk załóżmy na jakiś profil i dwie śruby. No oczywiście musiałby być jakiś taki rowek zrobiony, żeby ten ząb się nie okręcał. Choć powiem wam szczerze, tutaj jest przykręcony. O, coś tu mam problem z tą nakrętką, już jest wyjechana. Spróbujemy ją tutaj nasadką złapać. O, poszło. I mówię, one mimo wszystko, że są mocno podokręcane i tak się gdzieś tutaj obluzują i chcą pokazać swoje, ale siedzi pieprzona. Dlatego no jest trochę zabawy przy tym. Sami widzicie, że jakbym miał w polu poświęcić przynajmniej 10 minut na taką jedną łapę, szkoda byłoby mi czasu. Ale to jest, słuchajcie, tylko Samasz, tylko polska myśl technologiczna, więc coś za tak małą cenę musiało być podpięte kosztem czegoś, no niestety, nie ukrywajmy. Choć ja wiem, że w niektórych zachodnich maszynach też jest tak, że trzeba powyciągać wszystkie zęby, ale być może jest to troszeczkę w łatwiejszy sposób ogarnięte. Nie wiem, nie miałem styczności, nie będę się wypowiadał. Możecie dać znać, jak wy to odbieracie. W każdym razie, jeżeli stoicie przed zakupem grabiarek Samasz, nie wiem, może w tych nowych jest to już inaczej zrobione. W sumie nie powinienem tak pukać śrubę, bo gdzieś tam mogę oklepać gwint, ale jakoś trzeba sobie radzić w takich momentach. Ogólnie nie lubię tej rzeczy robić, jest to tak upierdliwe i niewdzięczne. Po prostu szlak mnie czasami na to trafia, no ale też to trzeba wykonać. Ogólnie z tą grabiarką to wam mogę już powiedzieć przy okazji, żebyście się nie nudzili. Nie było jakichś tam wielkich problemów. Oczywiście na początku ten wózek, który wam zaraz zaprezentuję, a w sumie teraz wam pokażę, z tym oto wózkiem, który jest tutaj, były problemy. Znaczy to już jest inny wózek, ten wcześniejszy był o wiele tutaj cieńszy. Tą piastę, którą miał, ona po prostu na przodzie pękała. Nie mam pojęcia, czy to była kwestia źle wyważenia tej grabiarki i największa siła spoczywała tutaj na tej stronie. Ona po prostu pękała, gdzieś się najechało na dziurę i problem był po prostu gotowany. My to staraliśmy się spawać, te spawy po prostu nie dały rady. Wiadomo jak to jest, jeżeli jest materiał zahartowany od początku, to on będzie trzymał, a każdy inny spaw go tylko osłabia. W każdym bądź razie te wózki żeśmy wymieniali na gwarancji i nie było z tym problemu. Oczywiście standardowo pęka ten uchwyt, który steruje nam całym skrętem z tyłu. Jedna z tych łap, konkretnie ta, no ja na to mówię łapy jako całościowy element, gdzieś się tu już wytłukła, zrobiła luz. Tutaj w środku jest taki korbowód, który też był wymieniany w zeszłym roku, bo on tu już się powycierał, zerwał się też otwór, nie było możliwości tutaj nic włożenia. W każdym bądź razie ona się w pewnym momencie tak obluzowała, że mi się w zasadzie wygięła i też skoczyła mi tutaj w wałek, co narobiło mi bardzo dużego bałaganu. Generalnie no to są obroty, to się cały czas kręci. Fakt faktem widzimy, co się z tyłu dzieje, ale nie jesteśmy w danym momencie zauważyć, że coś się po prostu niedobrego stało. No i też można powiedzieć, dzień czasu grabiarka przestała, no bo trzeba było zamówić części, nim dojechały. Chociaż tutaj na dostawę części nie narzekam, jest to polski produkt, więc o części możemy być spokojni. Co jeszcze więcej? No raz, ale to już z mojej głupoty, możecie zauważyć, cały układ skrętny jest już tutaj w tym momencie pogięty. Coś mi się po prostu stało, że grabiarka najechała na kamień, no i w rezultacie ją za mocno wygięło i skrzywiłem oczywiście ten układ. Zamówiony mam nowy, ale jeszcze go nie przekładałem. Ten wyregulowałem po prostu na nowo i póki co wszystko działa i jest ok. Choć widzę już po tej oponie, że jest źle wyregulowana zbieżność, bo tą stronę już troszeczkę bierze. Oczywiście, co jest ważne, w
tego typu grabiarkach, żeby one były na w miarę szerokich kołach. No bo jednak ciężar się na nich opiera. Czyli z jednej strony niby są koła jeszcze podporowe, jeżeli chodzi o same karuzele, ale pamiętajcie, że jak wjedziecie w jakieś mokrzejsze łąki, jakieś tam torfowiska, trzęsawiska, no to na wąskich oponach będziecie mieli problem, będą robiły kolejny, będzie wam się ta grabiarka zapadała. Jak będzie wam się zapadała tu, to znaczy, że te zęby będą wchodziły dużo w ziemię i będą się po prostu łamać, krzywić, no i po prostu szkoda. Więc jak najszersze koła bierzcie do grabiarek, bo to jest w zasadzie, myślę, że podstawa. Jest to deko droższe, ale na pewno skuteczne. Także troszeczkę wam grabiarki tutaj omówiłem. Widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Więcej będę mówił podczas pracy, kiedy fizycznie będzie co pokazać, jak ta maszyna pracuje. Więcej powiem o jej wadach, o zaletach, które tutaj będą na pewno występowały. Także dzisiaj skupimy się tylko na takich wymianach zębów. Za chwilę, jak już to skończymy, ją przesmarujemy. Mam do wymiany, słuchajcie, jeszcze raz, dwa i tam bodajże z tyłu jest jeszcze trzeci ząb, który wymaga wymiany, więc to na pewno zrobimy, żeby mieć przed sezonem spokój. Chłopaki też sobie szykują maszyny, znaczy już są w zasadzie w większości poszykowane. Tomkowi została tylko do ogarnięcia owijarka, ale żem tu nakleił tego. Także każdy odpowiada za swoją maszynę, Łukasz za presę, Tomek za owijarkę, a ja oczywiście za zgrabiarkę. Także słuchajcie, tak montujemy teraz te wszystkie zęby, czyli trzeba wszystkie włożyć tak jak idą. Co ja oczywiście zrobię? Powkładam sobie na sam koniec te, które są najnowsze, mieć pewność, żeby one się nie złamały. Potem te, które już pracowały jeden sezon, a na końcu te, które są już przynajmniej po dwóch sezonach. Co wam mogę powiedzieć? Zamówiłem zęby z granitu. Pracuję już na nich trzeci rok i o dziwo jeszcze żaden nie pękł. Zobaczymy, jak będzie po tym sezonie, jak z ich zmęczeniem materiału. Niby wszyscy sobie je chwalą, są zadowoleni, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak one pracują. Także ja teraz zakładam już śruby. Wkładam oczywiście podkładki. Tutaj przychodzi jedna podkładka, no jest to trochę pierniczenia się na tym etapie, ale co zrobić? Potem przychodzi szeroka podkładka, żeby zebrać całą sprężynę, no i jeszcze mniejsza, żeby zniwelować tutaj luz i żeby tego gwintu w zasadzie było jak najmniej. Także w tym momencie lekko sobie obracam, wkładam nasadkę i to jest zawsze problem, że obróci się ta podkładka. O, trzeba ją idealnie nacelować. Tak to już mamy. I klucz. No i oczywiście na dobrą sprawę już możemy sobie ją dokręcać na maksa. Tu z drugiej strony muszę podtrzymać butem, żeby zrobić jej jak najmniejszy kąt i luz, który może występować już potem podczas pracy. Także dwie ręce i przynajmniej jedna noga do zakręcenia takiego jednego zębu muszą być. Polski sprzęt oczywiście. No i w zasadzie na tym etapie dokręcamy ile się da. Dlaczego? One pracują w ziemi, mają drgania. Bardzo łatwo się zrobi tutaj luz. Sprężyna gdzieś jeszcze dociśnie. No i potem przejmie tą jedną podkładkę, która jest tutaj o z tyłu. No i ząb nam będzie po prostu latał, będzie się wykrzywiał. Tak jak ja teraz go, zobaczcie, dokręcam. On też próbuje mi jeszcze uciec w tamtą stronę, ale już zgubiłem nasadkę. Ciekawe, czy on teraz wsadzę. O, jest, weszła na upartego. Dobra, myślę, że jej starczy. No i więc tak to po prostu wygląda. Także ja was nie będę zanudzał odcinkiem, jak wymieniam zęby, bo to w zasadzie jest bez sensu. Poogarniam to i wrócę może, jak już będę ją w zasadzie smarować. Także ja już, można powiedzieć, powymieniałem zęby, w zasadzie wszystkie, które miałem w zgrabiarce. No i w zasadzie teraz zabieram się już do smarowania. Jest tu troszeczkę tych punktów smarnych. Jak możecie zobaczyć, każda z łap ma swoją kalamitkę. Do tego dochodzą tutaj na przekładni, na tych regulujących jeszcze, tam na krzyżakach widzę oczywiście wałki, cały układ skrętny, więc można powiedzieć, jest tu trochę zabawy. Także bierzemy się za smarowanie. No widzicie, no taki serwis przedsezonowy jest potrzebny. Wszystko musi być nasmarowane.
Najgorsze, że mówię, wdała się tutaj rdza. Dobra, żebym się nie pomylił, na razie tamtą stronę zostawiam i biorę się w takim razie tutaj za tą, żeby potem nie pozapominać, że gdzieś zostało. Tutaj damy na tej przekładni trochę więcej, gdzieś tutaj ta wód zaczyna uciekać i zapowietrzyła się ta wodnica. Też macie takie problemy, że się lubi zapowietrzyć? Nie wiem, może robię coś po prostu źle, ale już słychać, że powietrze się cofa. No na pewno przydałaby się taka pneumatyczna ta wodniczka. Okej, poszło. No taki najprostszy, najszybszy sposób, żeby ją odpowietrzyć. Tutaj damy trochę tawotu, myślę, że więcej. Także ja mogę powiedzieć, że grabiarkę mam już praktycznie gotową do sezonu. Wymienione zęby, przesmarowane wszystkie punkty smarne, jak to się mówi. No zostało mi tylko teraz dopompować koła, bo widzę, że już tutaj troszeczkę mam mało, ale to zaraz jak podjedziemy Johnem, to sobie je podpompujemy. Także ja w tym momencie idę do John Deere'a i tam wam coś pokażę jeszcze ciekawego. Także już palimy Johnego, niech sobie troszeczkę pochodzi, a tu jak możecie zauważyć, myślę, że to kamera dobrze widzi, nożyki tnące Samasz, także kupujemy oryginalne, nie ma tam jakiejś lipy, że zamienniki i chyba wam powiem, że wychodzą najtaniej, jeżeli chodzi o Samasza, więc nie ma znaczenia. Także ja w tym momencie już sobie palę jelenia. No i oczywiście, o, słyszycie jak gada? Właśnie w końcu zaczął gadać tak jak powinien, jak mu wymieniliśmy ten zaworek. Także ładnie ta jego praca wygląda. No i w międzyczasie sobie rozłożę kosiarkę. Czyli tak, żeby rozłożyć kosiarkę, muszę dać troszeczkę oleju, żeby się odbezpieczyło. No to wszystko będę wam opowiadał podczas już koszenia. No i oczywiście opuszczamy sobie na wolnym spływie. Tutaj podniosę się jeszcze na cięgnach, żebym miał kosiarkę trochę wyżej. O właśnie, w ten sposób. Nie ma dużo, jest tu 6 dysków, po 2 na każdy dysk, czyli 12 nożyków, akurat cały komplet. Dobra, myślę, że tyle starczy. John Deere niech sobie chodzi. Pyk. Wracamy do tego dysku. Tu też jest lewy. Także sobie powymieniamy. Czasami jak się nierówno złapie, to jest efekt, że tych paru milimetrów brakuje. Ja tutaj będę odkładał tak, żeby wiedzieć, na czym stoję, bo zaraz się pomylę. Więc kolejny lewy nóż na dysk. Pyk, to też jest lewy. Pyk, idziemy dalej. Tu mamy też lewy. Widzicie, lipa trochę z myciem na jesień. Zenek tutaj odpierdzielił i się pozbierało brudów. Także tutaj. O, tam siedzi mocniej. Tutaj też lewy. To wszystkie lewe idą? Nie, nie tym razem. Tu już się zaczynają pary prawe. O, widzicie? Prawy nóż. I też tu będzie prawy. O, dam cię tak, żebyście wszystkie były Samaszem do góry. A co tam? Pół hektara przekoszenia i się wytrą. Chociaż nie, no patrzcie, tu jeszcze Samasz pisze. Czyli nie ma lipy, jeżeli chodzi o producenta. No można powiedzieć, bardzo szybka wymiana noży, nie trzeba się bawić, ale coś tu mam nie tak. Czasami mam tak, że któryś ten dysk jest trochę pod innym kątem, no i muszę go sposobem podważyć. Taki mankament po prostu tej maszyny od czasu do czasu jest. Zobaczymy, co będzie po tej stronie. No po tej stronie już tak nie było, czyli pyk. O, tutaj coś jest bardziej krzywo. O, i tutaj jest ten sam efekt, także
zakładamy sobie podkładkę. Generalnie tak się nie powinno robić, bo przy dużym naprężeniu ten nóż odbija i po prostu wyleci. Można sobie narobić sporego bałaganu. To jest jednak ostre, no bądź co bądź, z pozoru wydaje się jako zwykły nożyk. O, chciałeś mnie oszukać. Ale widzicie, tak jak teraz na przykład, źle go złapałem i on już się okręcił. O właśnie. No i tym właśnie sposobem wymieniliśmy 12 noży tnących w kuciarce Samasz. Co tu jest ważne, o których mówiłem ostatnio, o skrobakach. To są skrobaki, które jadą po listwie i one generalnie ją czyszczą z tego całego piachu, który się tutaj ma zbierać. Więc moje listwy wyglądają, powiem jeszcze szczerze, bardzo dobrze. Nie ma sensu ich w tym momencie wymieniać. One już były raz wymieniane 2 lata temu, więc jeszcze, jak widzicie, pracują, nie starły się. Nie wiem, jak jest tam w Łukasza kosiarka, chyba też jeszcze nie, skoro nie wymienia. No i tak to wygląda, tak jest kosiarka przygotowana. Ja ją jeszcze sobie potem delikatnie posmaruję, bo jej punkty sparne są bodajże tu na siłowniku, tutaj, no oczywiście wałek i bodajże tam chyba na krzyżaku jest jeden. I to w zasadzie tyle z kosiarki. Ja wam powiem ogólnie, że najbardziej chyba lubię z całej tej roboty zielonkarskiej koszenie. Najmniej stresująca robota, najmniej upierdliwa, w zasadzie się tylko jedzie, kosi, no i trzeba uważać na kamienie. Słuchajcie, ja sobie w tej chwili odczepię kosiarkę i w zasadzie jeszcze John Deere'a nie będę podpinał pod grabiarkę, ponieważ sobie chcę go ładnie umyć, wyszykować na te zielone żniwa. Może żona mi pomoże, to go trochę w środku wyczyścimy. No zobaczymy, jak to będzie. Polepsze leci mi plakiem, także będzie prawie jak nowy. I tak to po prostu zrobimy. A jeszcze się chciałem odnieść, bo pewnie, no już widzę po komentarzach, bardzo dużo z was się pyta, dlaczego Zenek, dlaczego Stasiu, dlaczego tak się nazywamy. A więc na dobrą sprawę, słuchajcie, wszystko sprowadza się gdzieś tam do naszego świętej pamięci wujka. Bo tak, skąd się wzięło nazewnictwo Stasiu? Dziadek nasz tak od strony mamy miał na imię i zawsze wujek tak mojego brata Łukasza porównywał: oj Stasiu, Stasiu, i tak mu już w zasadzie zostało. No i taki przydomek, można powiedzieć, nosi. Potem Łukasz swojego syna nazwał Stasiu. No więc sami widzicie, że to takie, no jakoś tam historyczny sentyment do tego imienia. Natomiast jeżeli chodzi o Zenka, no zawsze się ze mnie Łukasz nabijał z tego filmu, no w zasadzie to był serial Sami Swoi, jak dobrze pamiętacie. Tam był też Zenek i tak zawsze Łukasz mnie do niego porównywał. Nie wiem dlaczego, ale tak mi już po prostu zostało, więc żeby trochę rozluźnić ten kanał i wrzucić takiego wątku, no śmiesznego, no to za każdym razem będę się z wami witał jako Zenek. Myślę, że wam to chyba nie przeszkadza i będzie to też coś innego. No i też taki, można, znowu wrócę do wątku wujka, bo zawsze kiedyś się mnie spytał, mówi do mnie: Kuba, ja mówię: co, to brzydkie imię. No i cholera, tak to właśnie zostało, więc zrobiłem sobie przydomek tego Zenka, niech to tak zostanie. Na pewno sobie kiedyś na koszulce coś takiego walnę, dlatego już teraz wiecie, skąd jest Zenek, skąd jest Stasiu i dlaczego tak się tutaj nazywamy. Także jeszcze na koniec odcinka chciałem wam zaprezentować SIPME, konkretnie Maje OS7531. Tą owijarką pracuje aktualnie brat Tomek, więc on tutaj będzie miał największą wiedzę, jeżeli chodzi o jej użytkowanie. Jeżeli da się namówić, no to zrobi może z tego odcinek, zobaczymy. W każdym bądź razie też już jest przygotowana do owijania. W tym roku też sprawdzimy folię John Deere'owską. Zobaczymy, jak to będzie pracowało. Więc lada chwila będziemy ruszać. A ja w tym momencie ten odcinek kończę. Zapraszam was na kolejny odcinek, w którym wystąpi Łukasz indywidualnie, ponieważ zaczęliśmy już, słuchajcie, kosić, także to was mogę uprzedzić. Jak pewnie obserwujecie Facebooka, powstały już pierwsze zdjęcia, więc będziecie mogli zobaczyć pierwsze ujęcia. Natomiast Łukasz już skosił, więc dlatego taki szybki i nagły pośpiech z szykowaniem tych wszystkich maszyn zielonkarskich. Więc odcinek Łukasza jest kolejny, a już pewnie w kolejnym jeszcze, no zobaczycie, jak to wygląda już fizycznie od kuchni, czyli presowanie, wcześniej grabienie i oczywiście owijanie. Także trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku.